W ubiegłym roku z uwagi na sytuację związaną z pandemią podatki nie były podnoszone. Jak mówi Michał Kujaczyński, teraz jest czas, kiedy miasto pracuje nad budżetem i stawki podatków trzeba urealnić, bo wszystkie inne koszty życia i funkcjonowania rosną. Dla mieszkańców ważną informacją jest to, że urealniamy podatek od nieruchomości, zarówno, bo to na podatek od nieruchomości składa się podatek za grunt i podatek za mieszkanie bądź też budynek mieszkalny. Stawka za metr gruntu należącego do właściciela rośnie o 4 grosze, z 50 groszy za metr kwadratowy do 54 groszy za metr kwadratowy. W budynkach mieszkalnych stawka wzrośnie z 81 do 89 groszy za metr kwadratowy. Dla przykładu, dla mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych z przynależnym gruntem o powierzchni 45 metrów kwadratowych podatek wzrośnie o 6 zł w skali roku. W przypadku domków jednorodzinnych, które są większe i mają większe działki, to przeprowadzając na tych danych symulacje, do tej pory, jeżeli domek jednorodzinny miał około 150 metrów, a grunt miał 500 metrów kwadratowych, to roczny podatek wynosił 371 zł. Teraz to w skali roku wzrośnie o 32 zł do 403 zł. Także to Te podwyżki w skali roku nie są dotkliwe. Jak mówię, no jest to urealnienie do wszystkich współczynników. Wiadomo, inflacja idzie w górę, koszty idą w górę, także no tutaj te podatki też trzeba zwaloryzować. Wzrosnąć ma także stawka za opłatę uzdrowiskową. Miasto planuje podnieść ją z 4,40 na 4,80. Prognozowane wpływy z tytułu podwyżek stawek podatków i opłat lokalnych, które miasto zakłada w budżecie na 2022 rok, wyniosą 39 051 000 zł. W porównaniu do 2021 roku jest to wzrost o 2 845 000 zł. W oparciu o te propozycje będzie przygotowany projekt budżetu miasta. No, żeby to wszystko się spinało, musimy wiedzieć, na czym stoimy i w pierwszej kolejności radni zatwierdzają stawki podatków na następny rok, a dopiero potem pracują nad budżetem miasta, kiedy już wiemy, jakie wpływy możemy prognozować.